As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Jest. Hej, 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 witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Battlefield 4. Dzisiaj zagramy na mapie Operation Locker, 64 graczy w trybie Rush. Będzie się działo i owszem, działo się. Początek miałem tragiczny. Część pozwoliłem sobie skrócić, bo rozgrywka była bardzo, bardzo długa. Ale potem z czasem starałem się przejść coraz bardziej strategicznie, planować i poszło zdecydowanie lepiej. Zapraszam. Trzeba bronić, za bardzo żeśmy zaczęli atakować ich bazy. Tam na... wow, co tu się stało? Musieli wszyscy... O kurde! Nadrabiaj. Już się powoli zaczynamy rozgrzewać. Oni za bardzo, za głęboko wchodzą. Moim zdaniem. A, już tu byli. Jezu, pantaczka mnie zabił 6 razy, no. Bardzo to nieprzyjemna sprawa. O, cześć Fat Goblin. Ale coś tu rozwalili. ...64 osoby są. Kurde, chyba swojego zabiłem? Jezu, sorry wielkie. Trochę strzelałem cię. Вот, медпакет, возьми. Ładunek na celu Alfa uprawny program. Trzeba tam iść. Kurde, jak mnie ten netcode dobija. Shit. Muszę sobie zaraz coś tam, ktoś mówił, żeby zmienić coś w latency. Opcje. Rozgrywka. Aktualizacja dla sieci wysokiej jakości. Dobra.
Ciekawe, jak to zmieni grę. Aha, mam jeszcze premię. Dobra, rozwalili nas. Ten tryb właściwie na tutaj to tak średnio działa, bo za dużo jest osób, za wąskie korytarze i... Dobra, nasi są. Ten tu będzie ostrzeliwał fajnie. Taki jest skutek, jak się używa laserów w takich miejscach. Teraz mnie skosili. Nie wiem, czemu ludzie nie wyłączają tych laserów na... Ja szczerze mówiąc, tam czasami ich używam, ale... One strasznie zdradzają pozycję. Nie, jak masz... A nie, nie znam się. Niespodzianka. Jeśli mam być szczery. Ja swój, no gdzie rzucacie tymi ciołki granatami? Ja cię pierdzielę. Nie widać na mapie, kolegi. Jeden z naszych został wskazany jako CDZ. Za blisko jesteśmy. Bez sensu. Ja lubię takie... Właśnie dlatego... Dużo bardziej wolę atakować, niż bronić. Wtedy taki rekonesans ma fajny sens. Asie, powinienem był podejrzewać, że ich tam będzie więcej. Dobra, brońmy tego B. Nie ma jakiegoś gościa z C4 tutaj? Człowiek wybił dziurę w ścianie i przeszedł gdzieś dalej, ale... W zasadzie nie ma wyjścia, trzeba chodzić trochę dookoła, bo to inaczej cały czas człowiek jest na linii ognia i... Ale ładnie nas... Uwaga, nieprzyjaciel swoją bazę, powtarzam, nieprzyjaciel swoją bazę, obiór! Ja pierdziele, niech się cieszą, że nie miałem M249. Robimy normę? Robimy, jesteśmy na plusie.
Dobra, tu stoją. Można aptekę ewentualnie dorzucić. Ale trzeba gdzieś coś kombinować. Tu w ogóle odkryte. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co oni robią z drugiej strony, że tutaj nie ma tłumu. Zwiadowca mnie dopadł. No, ale nadrabiamy. Kurde, ten Eryk, nieźle, 58 kili. Chyba jestem kompletnie z tyłu, co? Tu się narobiło, towarzystwa pełno, spróbujemy tutaj. Dobra, nie ma co tu iść. Jakbym, kiedy grałem, to właściwie jedyna metoda, w jakiej ja zdobywam punkty, to dlatego, że mniej więcej wiem, gdzie mogą być przeciwnicy. Bo refleksem to u mnie nie najlepiej. Znaczy z refleksem. Odkładają. Kurde, się trzech zrespawnowało. No dobra. Przynajmniej jesteśmy na plusie, nie? Największy problem to jest taki, że nikogo nie ma z C4, to byśmy mieli 5 razy więcej pól do ostrzału. Dobra, już bardziej bronić nie mogę tego punktu. Czemu oni z tej strony nie atakują, leniuchy? No trochę atakują. Lubię, jak się przeciwnicy ustawiają na jednej linii. Jeden, tylko ten z przodu może strzelać. Zaraz się załadam. Ach, padł. Ach! Dwóch i się tym razem rozstawili. Nie wiedziałem, w kogo strzelać. Dobra, to zróbmy troszkę inaczej, bo ktoś musi mieć to C4, żeby była lepsza zabawa. Razem pogramy z laserem. Chociaż zielony to nie jest jakoś tak strasznie widoczny, ale przebiegnijmy tędy.
ta broń na dłuższym dystansie. Ta broń na dłuższym dystansie nie gra ten tak dobrze. Dobra, spróbujmy to jeszcze zrobić inaczej. Dostosuj. A, jeszcze nie mam tłumika tutaj. Ale parę nowych rzeczy, będę miał lepszą stabilność tego. Karabinki mają parę zalet. Się przejmują, dobre. Właśnie straciliśmy alfę. Ustanawiam C4. Ups. Sorry, pomyliłem ściany. Nie, to też nie tutaj, fuck. Mogę ammo? O, kurde, starczyło mu ammo. A, to M249. Shit. Myślałem, że mam tłumik. I że sobie postrzelam. Granat wystarczy, żeby rozwalić tą ścianę? Jesteś pewny? Nie upierałbym się przy tym. Ktoś wyszedł. Spokojnie, cholera, podłożyli pod B, już nie dam rady podejść tam za Chiny. Kurwa mać, nieprzyjaciel przyjął bazę, odbiór! Niech to kurwa! Ogień. Trzeba spadać i bronić tamtych pozostałych punktów. Ale pójdźmy dookoła, podwórkiem może. Spokojnie, poczekajcie. Nie ma co się wyrywać, oni teraz z każdej strony będą szli. Teraz akurat apteczek nie mam tu. A, nie miałem życia, tak. Okej. Nie miałem życia. Żeby powalczyć. Ale ładnie idą, fajna gra, podoba mi się. Chociaż początek był tragiczny. Tak, wiem, że C4 wywaliłem ścianę i zabiłem jeszcze swojego, wiem. Coś mi się tam... Coś nie pyknęło. Gdzie my jesteśmy? Trochę od tyłu. Cholera, te flary. Pierdziule. Tam dalej chyba nie ma... No dobra. Zróbmy coś. Chociaż bez tłumika to nie...
Prawie już tłumik jest. Ach, Boże, dobra. Sprawdźmy co dalej, gdzie jesteśmy. Ciągle nie mam tłumika, więc wszelkie misje zaczepne nie wchodzą w rachubę. Nie stój! Shit, myślałem, że obaj zginęli już. Trudno. Podłożyli. Wiem, że są po lewej tutaj. Właśnie straciliśmy prawo. Brawo. Piękne strzelanie. No dobra. Coś tam zabijamy. Jeszcze początek to była tragedia. Nie od frontu. Spróbujmy ich trochę zaskoczyć czy coś. Powiedz jakoś od tyłu. Z boku jakoś, nie. Ładniej z sensem. Kurde, nie przejdę tędy, masakrę. Ach. No trudno. Ale nie, no dobrze, dobrze grali, to ten. Bardzo ładnie zagrali, no. No to ciężka mapa była, szczerze mówiąc, żeby się bawić w ten sposób. Więc poradzili sobie całkiem nieźle. Straszna rzeźnia była. Się cieszę, że po tym straszliwym początku udało mi się jakoś wyjść na ludzi. Ale trafiło się kilka fajnych akcji. Ej, beretki, jakiś bonus, bo sobie ten wykupiłem. Dobra, pominijmy to, bo wynikiem niech oczy nacieszę. Ale tu ja pierdzielę, 84-24. Ładnie dał. I Dran, i Eryk? Dobrze, bo mi zasłonił czat. I to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia.